Największym problemem dla Żydów było uznanie jego boskości. Nie mogli się z tym pogodzić. Wybierali sobie z jego nauki, z jego postawy to, co im się podobało. Jak z koszykiem w sklepie samoobsługowym. Szybko porwali za kamień. Uznali, że sprawnie to mogą uczynić, nie bacząc na to, co im Jezus chce przekazać. A on im mówi: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Widać, że fakty się nie liczą. Po prostu ich nie rozchodzi rozmowa. Nie chcą dialogować z Chrystusem. Jedynie liczy się ich zdanie. Pewnie są świadomi, że wszystkie czyny, które Jezus dokonuje, przemawiają, że został posłany od Ojca, że jest Bożym Synem. Trudne to, bo kiedy fakty przestają się liczyć dla człowieka, na niczym już mu nie zależy. Nic do niego nie dociera. Jest jak tłum, który krzyczy, że chcą chleba i igrzysk. Kamienie fruwają naokoło, już dla samego fruwania. Chrystus wydaje się być bezradnym i każdy, kto będzie bronił Boga, przy okazji oberwie. A linia obrony Chrystusa jest jasna i ich zarzuty wskazują, że nie doczytali do końca, że wybiórczo traktują pisma, na które się powołują. Słowa Jezusa nie są oskarżeniem, ale próbą podania ręki, rozmową, dialogiem, bo w trakcie rozmowy człowiek może dojść do porozumienia również z Bogiem, przez modlitwę, przez postawę, przez przyznanie się do błędu. Podobnie i dziś niektórzy tak załatwiają sprawy. Podpadniesz, to licz się, że w każdej chwili w twoją stronę mogą polecieć kamienie. Kamień złości, obłudy, kłamstwa, obmówienia, a w najgorszym przypadku mogą i dobić. Jakże łatwo dzisiaj wziąć kamień i rzucić. Naprawdę łatwo. Przede wszystkim wtedy, kiedy uważam się za lepszego. W momencie, kiedy chcę rzucić, trafić, a dopiero potem pomyśleć o konsekwencjach. Roszczenie Jezusa, aby został uznany na równi z Ojcem, wyzwalało u nich złość. Wyzwalało święte oburzenie. To tak jak z tymi, którzy nie mogą wyciągnąć prostych wniosków z tego, co widzą i słyszą. Bóg obiecał posłać Mesjasza. Spełniły się wszystkie proroctwa. I dziś Jezus daje nam wybór, czy pójdziemy drogą niewiary, czy też drogą zbawienia.